11 marca w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów należących do obszaru funkcjonalnego Wschodnie Powiśle. W skład grupy wchodzi gmina Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Prabuty, Ryjewo oraz Gardeja. W spotkaniu wzięli również udział minister Michał Cieślak, członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za samorządy lokalne, Michał Bąkowski, wicewojewoda pomorski oraz Karol Rabenda, radny Rady Miejskiej w Gdańsku. Partnerstwo pomiędzy gminami zostało zainicjowane listem intencyjnym 23 września 2020 roku, co skłoniło włodarzy do zbudowania obszaru funkcjonalnego Wschodnie Powiśle. No, musimy wrócić pamięcią jeszcze 7-8 lat temu, kiedy potworzone pierwsze MOF-y tak zwane, które miały ułatwić podział środków unijnych. Myśmy jako miasto Prabuty bardzo chcieli należeć do MOF-u Kwidzyńskiego, ale nie udało nam się tam dostać z różnych względów. W związku z tym trochę ze złości, trochę z jakiegoś takiej bezsilności postanowiliśmy już wtedy zachęcić gminy, które się do tych MOF-ów nie dostały, żeby stworzyć jako przeciwwagę wiejski obszar funkcjonalny. Pojechaliśmy z tym wtedy do marszałka, ale ten pomysł, no niestety wytłumaczono nam, że nie ma szansy przebicia się i temat usekł, jakby zaginął na kilka lat. Ale w ubiegłym roku dostaliśmy telefon od marszałka, że temat wraca, że będą pieniądze na doradztwo, będą pieniądze z ministerstwa. I czy jesteśmy zainteresowani właśnie realizacją tego pomysłu? Powiedzieliśmy oczywiście, że tak, ale oczywiście już trochę w innej odsłonie zaczęliśmy szukać partnerów. Naturalnie wydawało nam się, że tymi partnerami będą gminy podobne do nas, czyli miejsko-wiejskie, wiejskie, biedne gminy, które mają problemy z infrastrukturą, z budownictwem, mieszkaniami, z wieloma innymi rzeczami. I okazało się, że trafiło to na podatny grunt. W partnerstwie jest nasza siła i generalnie tylko takimi wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie te swoje trudne problemy rozwiązywać. I połączą siły, naszą wiedzę, możemy pomóc jak najbardziej wtedy skutecznie naszym mieszkańcom. I tutaj się skupiamy na problemach związanych z opieką społeczną, służbą zdrowia, oświatą, marginalizacją życia społecznego, czy infrastrukturą, która właściwie wszystkie samorządy na obszarach wiejskich dotyka. Panie ministrze, na początek takie pytanie, co pan myśli o zawiązywaniu takich koalicji pomiędzy gminami miejsko-wiejskimi, które gromadzą się, żeby się rozwijać? Jak najbardziej jest to dobry pomysł, w szczególności w sytuacji, w której takie koalicje zawierane są w postaci związków międzygminnych. Te związki międzygminne organizują się po to, aby realizować najczęściej inwestycje o charakterze publicznym czy celu publicznego, pożyteczności publicznej, jak na przykład czy wewnętrzna komunikacja, wspólny zakup autokarów, czy też gospodarka odpadami, wspólny zakup śmieciarek, które ten strumień śmieci czy odpadów przewożą we właściwe miejsce. Więc to jak najbardziej jest słuszne. Gminy powinny dbać o swoje interesy, powinny skupiać się wokół celu, który wspólnie wpływa na ich rozwój. I tak, mam nadzieję, jest właśnie tutaj. Dzisiaj usłyszałem bardzo dużo ciekawych informacji, koncepcji do dalszego rozwoju tego regionu. To bardzo słuszna inicjatywa służąca rozwojowi całego regionu. Na pewno łatwiej jest kilku gminom przeprowadzać większe projekty i występować również o odpowiednie środki, które tak naprawdę mają później na celu rozwój całego regionu. To nie jedna gmina korzysta, ale właśnie taki nieformalny właściwie związek gmin i korzystają na tym zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Także uważam, że inicjatywa bardzo dobra, tym bardziej cieszę się, że jest to oddolna inicjatywa, która też sprowokowała pewne dyskusje merytoryczne o rozwiązaniach i pewnych też problemach, które występują w gminach, które są nieco gminami peryferyjnymi w stosunku do metropolii. Czy takie koalicje pozwalają na pozyskanie większych środków na rozwój? No,
pewno teraz w kontekście rozmów o Nowym Ładzie i pieniądzach w ramach Funduszu Odbudowy, tego typu inicjatywy są jak najbardziej potrzebne i też pozwolą, dzięki temu, że są przekazywane te informacje do władzy centralnej, administracji rządowej, też jesteśmy w stanie lepiej przygotować projekty, które wychodzą naprzeciw tego typu inicjatywom. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza dla takich gmin, które znajdują się na obrzeżach województwa i często z punktu widzenia Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Miejskiego są niestety, ale pomijane. No, gminy, które nie mają wiele własnych środków, bo są gminami często rolniczymi, pozbawionymi przemysłu czy usług, które generują dochody własne do gmin, muszą poszukiwać wsparcia, więc taka inicjatywa, która łączy kilka czy kilkanaście gmin o takim samym charakterze, o takiej samej skali problemów, może przynieść tylko korzyści. Tak, jest to 7 gmin, które zawiązały partnerstwo, które właściwie łączy wiele. Nie tylko to, że mamy problem w pozyskiwaniu środków na budowę infrastruktury, tej wodociągowej, kanalizacyjnej czy drogowej, ale również mamy olbrzymie problemy z opieką nad osobami starszymi, do których w ogóle samorząd do tej pory nie był przygotowany. I to wspólnie chcemy rozwiązywać te problemy. Problem oświaty, który dotyka nas wszystkich. Mamy coraz mniej liczne klasy, mamy szkoły i generalnie ten ciężar dofinansowania oświaty spoczywa na samorządzie, bo ta subwencja do nas płynie coraz mniejsza, tak de facto w przeliczeniu na ucznia. Więc to też są działania, które chcemy wspólnie dzielić się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać. Wiemy jedno, że w dobrze zbudowanym partnerstwie, w dobrej informacji jesteśmy w stanie wiele tych problemów o wiele szybciej i lepiej pokonać.